Dzień dobry, ja też bardzo dziękuję za tę możliwość dzisiaj rozmowy przy tak ciekawym forum uczestników, którzy bardzo są zainteresowani tematyką ESG. Liliana powiedziała na początku o zasadzie pozytywnego nastawienia. Ja wiem, że pana organizacja, bank, którym pan zarządza, no, jest pozytywnie nastawiony do tematyki ESG, to przynajmniej widać zerkając z zewnątrz. Ale zacznę najpierw może tak od pana osobistej perspektywy. Na ile pan jest pozytywnie nastawiony do tematyki ESG i czy są takie zagadnienia, tematy, które jakoś szczególnie wywołują uśmiech na pana twarzy, że pan już wie, że no nareszcie nie tylko się mówi, że to ważne, ale też być może inne zarządy innych firm zauważyły, tak jak pan, że to jest istotne i to pana jakoś tak wyjątkowo cieszy, że te tematy się pojawiły na agendach zarządów. Dziękuję bardzo za to pytanie, ale najpierw pozerkam tutaj z boku na ten czat. Muszę powiedzieć, że robi to na mnie wrażenie, więc jak muszę, witam Grudziądz, Lublin, Kołobrzeg, Warszawę, Częstochowę, Łódź. To fantastyczne naprawdę być dzisiaj z wami i gościć w pewien sposób u was, więc dziękuję bardzo za to zaproszenie, a to, że to dla mnie ważne, no to chyba wie pani najlepiej, że nie trzeba mnie było akurat do tego wywiadu długo namawiać, tak? To prawda. Czasami przyznaję szczerze, że z większej liczby paneli czy wywiadów muszę albo chcę rezygnować, a wybieram tylko mniejszość, no bo tych możliwości trzeba to jednak ważyć z tą podstawową agendą. Natomiast kiedy usłyszałem ESG, nie miałem wątpliwości, że tutaj chcę być. Tak? Więc to trochę od tej osobistej zaczynając formułę, no ale teraz przechodząc do konkretnych elementów, do których mi blisko, no to ja może z takich własnych doświadczeń to powiem tak, no już któryś rok z rzędu mam przyjemność na przykład otwierać Green Film Festival w Krakowie, który jest takim największym festiwalem filmów ekologicznych w tej chwili w Polsce. No więc to pokazuje, że też na ten Green Film Festival już nie muszą organizatorzy, nie wiem, mnie namawiać, tylko to raczej ja czekam, kiedy przyjdzie zaproszenie i kiedy znowu będę się mógł tam wybrać, kiedy będę mógł podyskutować z ludźmi i ze świata kultury, ale ze świata ekologii, bo to świetnie się tutaj zazębia ten element. Więc to już pokazuje, że ten element, powiedziałbym, ekologiczny jest mi szczególnie bliski. To nie jest tak, że no ESG, skądś te trzy literki się biorą, że tylko się koncentruję na tej pierwszej. Natomiast wprost to takie osobiste odczucia, to powiem tak, drugie i myślę, że do tego później nawiążemy, to jest element różnorodności, którą i w formacie społecznym, i w formacie biznesowym szczególnie cenię i powiem w formacie, cenię w formacie społecznym, a w formacie biznesowym szczególnie z niej korzystam. A to może od razu a propos tego, skoro wywołaliśmy na wokandę to zagadnienie, to podpytam. Jestem po takich rozmowach z takimi osobami, które we wcześniejszych naszych wywiadach mówiły, że wręcz ich irytują pytania o różnorodność, bo to jest tak jakby było pytanie o uczciwość. To jest taka rzecz po prostu no, obowiązkowa i taka naturalna, że różnorodność daje jakąś wartość, a nie jest tylko jakimś zewnętrznym wymysłem. Pan powiedział, że pan korzysta z różnorodności. Co to znaczy, że korzystacie z różnorodności w banku? Co to znaczy korzystać z różnorodności w biznesie? To jest ciekawe. No to świadczy, chociażby podała pani przykład różnorodności, że jednych takie pytania irytują, innych nie. I to już jest początek o różnorodności, bo ja na różnorodność patrzę szeroko. Tak? To oczywiście takim najbardziej w tej chwili standardowym tematem, który faktycznie może niektórych irytować, mnie nie, jeszcze raz podkreślę, to jest element parytet płci, dostępu do najwyższych stanowisk kobiet i tak dalej, i tak dalej. Mnie to nie irytuje, bo było to dla mnie oczywiste od wielu lat, no i powiem wprost, od wielu lat jeszcze się o tym w ogóle nie mówiło, a w moich zespołach miałem dwukrotnie fantastyczne szefowe, żeby nie było wątpliwości, ja osobiście, więc myślę, że między innymi dzięki nim jestem, gdzie jestem. To trzeba powiedzieć w ten sposób. I zawsze dbałem o to, że była ta różnorodność w dostępie, to znaczy dbałem o to, żeby w mocno męskich zespołach jednak pojawiały się mocne, merytoryczne kobiety,
ale i odwrotnie. I dlatego ja mówię, dla mnie różnorodność tak ważna. Jeżeli miałem zespoły sfeminizowane, to jednak szukałem, powiedziałbym, tej różnorodności poprzez dodanie do tych zespołów mężczyzny. Ale mówię, to jest dla mnie już pewnego rodzaju przeszłość, bo jest ona w mojej higienicznym, nazwałbym to, i naturalnym podejściu. Natomiast ja na różnorodność, jak powiedziałem, patrzę zdecydowanie szerzej. To znaczy chcę myśleć o formatach oczywiście osób niepełnosprawnych, osób z różnych obszarów, z różnymi nawykami, z różnym doświadczeniem, z różnym poziomem edukacji i tak dalej, i tak dalej. Więc ta różnorodność to jest bardzo... No a teraz element, który zaczyna z mojego punktu widzenia być kluczowy, również różnice, powiedziałbym, generacji, czyli różnice wieku. To jak mieszamy się w tej chwili coraz bardziej w firmach, tak naprawdę za chwilę to będzie format i już bywa, że teoretycznie dziadkowie mogą pracować z wnukami. Tak? Bo jak spojrzy się na różnice pokoleniowe, to jest dla mnie tak naprawdę bardzo z jednej strony istotne wyzwanie, wyzwanie HR-owe, wyzwanie organizacyjne, wyzwanie społeczne, wyzwanie motywacyjne jako menadżera, bo wiadomo, że wtedy już nie ma jednego standardu dotarcia do tych osób, ale z drugiej strony genialna przewaga, bo tu naprawdę każdy od każdego czegoś może się uczyć i każdy jest pewnego rodzaju wzbogaceniem tego, co w zespole się dzieje. Więc różnorodność tak, ale na również w różnorodnych obszarach, o tak bym powiedział. Z tego, co słyszę, można powiedzieć, że jak mamy różnorodne zespoły i o to się specjalnie dba, żeby były te różnice ważne. Czasami bardziej różnice są wewnątrz niż na zewnątrz, czyli bardziej różnice w myśleniu, rozumiem, też są, idą za tymi cechami, o których pan mówił, prawda? Niezwykle istotne. No jest dosyć trywialne powiedzenie, co dwie głowy, to nie jedna, a ja bym powiedział, a co dwie różne głowy, to tym bardziej nie jedna taka sama. Takich dwóch jak nas trzech, to nie ma ani jednego w takiej opcji, prawda? A myślę, że to też zapewnia pan wtedy taki trening myślenia w różny sposób o świecie, żeby nie wpaść w taką pułapkę takiego silosu, prawda? Że skoro my tak myślimy, to znaczy, że świat taki jest. Tylko jest jednak tutaj różnie. Trening myślenia to bardzo dobre określenie, ale też taki trening ciągłego rozwoju dzięki temu, tak? No bo to jest trening myślenia, ale jednak motywujący do ciągłego rozwoju i zachęcający do otwartości. Moim zdaniem ta otwartość jest niezwykle mocno wpisana w ESG, jeżeli będziemy się odnosili do naszego tematu, bo to pokazuje inne barwy świata niż moje tunelowe, do których od lat się przyzwyczaiłem. Jak tak słucham pana, no to ja wiem na 100%, że z panem pracować to jest przyjemność, jeśli jest się menedżerem ESG, no bo... Bywa to też wymagające, od razu Domyślam powiem, się. Nie tylko przyjemne. Ale raczej to jest tak, że pan stawia wysoko poprzeczkę, a nie na odwrót, że pana trzeba przekonywać albo coś tam podpowiadać, bo pan nie wie. To raczej jest drugą stronę, że pan wie, jest pan, taki sposób myślenia pan po prostu reprezentuje. Ale jestem ciekawa, jak to wygląda też trochę i formalnie, ale też z punktu widzenia tak od kuchni, chociażby czasu. Czy można teraz powiedzieć, że w ogóle zarząd waszego banku, waszej firmy jest w tym temacie jakoś mocno zaangażowany? Czy to rzeczywiście jest taki jeden z tematów naturalnych, który jest często, czy po prostu jest tak, a raz na pół roku o tym rozmawiamy? Jeśli pan może coś zdradzić, bo może nie wszystko pan może zdradzić, ale jak to wygląda, no bo różne są zarządy. Czasami ale sporo pisanie mogę w politykę, zdradzić, że raz... bo po to tutaj po pierwsze przyszedłem, Dokładnie. Po drugie Jakby pan no trochę opowiedział nieprzypadkowo o tym. też wspomniałem chwilę wcześniej o otwartości. Ja wierzę w taką otwartość, transparentność, a szczególnie w tych obszarach. Ja rozumiem, tylko zerkam na czat, że to później sobie będziemy odnosili się do tych pytań, tak? Bo tu już od pana Macieja widzę pytanie. Panie Tak, Macieju, tak, tak. widzę Ja i cały czas rozumiem, też później zerkam. się odniesiemy. Dzięki bardzo. Wracamy w takim razie do zarządu i otwartości. Ja powiem w ten sposób, nie ma miesiąca, żebyśmy na zarządzie nie rozmawiali o takich tematach, tak? O tematach związanych z ESG. To oczywiście może być różna tematyka, bo to może być o zielonych produktach, to może być o strategiach względem poszczególnych branż, może być oczywiście o podejściu do analizy kredytowej podszytej właśnie tymi wymogami monitoringu klientów. Później ewentualnie będziemy mogli sobie też o tym więcej porozmawiać. Natomiast oczywiście
to nierzadko jest o tym, w jakie kampanie, przedsięwzięcia się angażujemy albo nie, na ile one wspierają przedsięwzięcia związane albo nie z ESG. No analizujemy na przykład nasze również regularnie nasze kampanie reklamowe, nasze już wewnętrzne, tak? No i ważne jest, czy to jest kampania typu świat cię potrzebuje, gdzie promujemy różnorodność, gdzie promujemy ekologię i wprost nawiązujemy do ESG i zawsze tego rodzaju kampanie mają u nas, powiedziałbym, zdecydowanie większą szansę niż stricte produktowe, że znowu powiemy, że coś jest tanio, coś jest za zero albo coś zwyczajnie jest zdigitalizowane. Tak? Więc podsumowując, nie ma miesiąca, żebyśmy w różnych formatach nie dotykali, a dotykali to znaczy pojawia się konkretny punkt albo punkty na tematy ESG, więc powiedziałem, że raczej chyba zarówno moi koledzy i koleżanki, jak i ja byśmy się dziwili, gdyby się regularnie taki temat nie pojawiał. Na pewno szybko ktoś by zapytał, co się dzieje, że tak długo nie mamy na agendzie tematu związanego z tym. A czy wyobraża sobie pan pracę obecnie w dużej firmie, w zarządzie, w innej branży jakiejś, jakiejkolwiek innej branży, ale powiedzmy, że naprawdę duża, szanowana spółka albo grupa kapitałowa, gdzie właśnie to tak jest zorganizowane, że raz na pół roku ktoś przychodzi i mówi państwu, panu jako członkowi zarządu takiej firmy, no my jesteśmy tutaj, status jest taki, idziemy dalej. I to jest koniec tych rozmów o tym temacie, raz na pół roku. To jest, myśli pan, możliwe teraz w takich... Z bólem serca odpowiem, nie tylko możliwe, ale tak bywa. Mhm. Bo tak się składa, że mam koleżanki i kolegów w różnych branżach, w różnych zarządach i prawda jest tak, że ciągle tak bywa. Z jednej strony oczywiście rośnie zasadniczo, po pierwsze, liczba tych firm i branż, które autentycznie o tych tematach są zaangażowane, o tym mówią. Rośnie niewątpliwie ta, która grupa, i chyba w tej chwili jest największa, gdzie może nie jest to jeszcze bardzo autentyczne, ale na biznesową logikę się przyjmuje, że ten temat jednak już regularnie powinien się pojawiać, no bo on będzie miał również konsekwencje ekonomiczne, będzie miał konsekwencje pozycjonowania brandu na rynku i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że ta grupa najszybciej rośnie, no bo to jest taka naturalna, powiedziałbym, trajektoria. Od tego nie interesuje się poprzez, interesuje się poprzez logikę biznesową do... Tak. Pasjonuje się tym i jest to nie tylko logika biznesowa, ale jednak część, powiedziałbym, już DNA, jak chcę wierzyć na podstawie tego, co dzieje się w naszej firmie. Natomiast tak, ciągle jest grupa taka, gdzie myślę, że nie tylko na pół roku ktoś to robi oficjalnie, żeby postawić zielony tik, ale myślę, że jest jeszcze całkiem spora grupa, gdzie nawet raz na pół roku się formalnie o tym nie rozmawia. No tak, i ja to wiem, i pan to wie. No nie mogę, znaczy chętnie bym zapytała, ale nie mogę się spodziewać, czy odpowiedzi na czacie, czy ktoś z was jest w takiej organizacji, która jest raz na pół roku, no ale tylko ten temat. Natomiast to może pomyślmy o motywacji. Na pewno ma pan takie rozmowy z młodymi ludźmi, z ludźmi, którzy chcieliby być na pana miejscu za kilka lat, chcieliby, tak jak pan, być członkiem zarządu szanowanej organizacji, może właśnie też w państwa sektorze, a może szerzej. I co im powiedzieć a propos tego ESG, czy na ile to jest teraz taki temat, no w zasadzie i musicie jeszcze troszkę o tym tam coś zapytać swoich ludzi, a na ile to jest temat, który daje... rzeczywiście jakąś przewagę członkowi zarządu, czyli a propos motywacji, dlaczego warto się namęczyć, jeżeli się wcześniej tego nie zrobiło i jest to dla nas obcy temat i no jednak tą wiedzę pozyskać i się zorientować, o co to chodzi. Jakie tu są główne motywatory? Już tak egoistycznie, w sensie ja, moja kariera, członka zarządu. Jasne. Ja bym powiedział, najpierw trzeba zdać sobie sprawę z tego, czy jest się w organizacji, która jest, bo są dwa główne trendy, które ciągle jeszcze w tej chwili na rynku obowiązują i w pewien sposób konkurują ze sobą. Jeden to są organizacje, które są nastawione na zysk,
często, a ja to nazywam strategią dosyć krótkoterminową. I to od razu znowu, jeżeli dzisiaj o otwartości, transparentności, w wielu miejscach, jeżeli członek zarządu chce przetrwać, nazwijmy to twardo, po prostu co kwartał, co pół roku, co rok musi pokazywać świetne wyniki, to, że te wyniki się poprawiają i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest często krótkookresowe spojrzenie, no bo dla mnie perspektywa kwartalna, półroczna czy nawet roczna to jest ciągle krótkookresowa. I drugi trend, który jest ciągle w mniejszości, ale rośnie, zdecydowanie dynamika jest po tej stronie, to jest taki trend, powiedziałbym, zrównoważonego rozwoju, w który my bardzo wierzymy. To jest trend, który powoduje, że to czasami nie jest takie proste, ostre w górę wzrosty wyników finansowych, ale za tym kryje się długookresowa stabilność. I jeżeli ma się kryć długookresowa stabilność, to trzeba coraz mocniej wbudowywać w ten format element właśnie odpowiedzialności, odpowiedzialności za środowisko, odpowiedzialności za społeczeństwo, no bo jesteśmy ciągle agresywnymi, powiedziałbym, konsumentami zasobów na przestrzeni ostatnich wielu lat. Więc zmierzam do tego, że jeżeli chcę być młodym człowiekiem i myśleć o rozwoju swojej kariery, to patrzę co najmniej, znowu powiem, na logikę, na razie jeszcze nie na emocje, które ja niewątpliwie z tym tematem, ja już jestem po stronie emocjonalnej, a nie logicznej, ale nawet zaczynając, patrząc na tą trajektorię, że najpierw pojawia się logika, to patrzyłbym, która grupa i które trendy są bardziej takie wyraźne, mocne. To ja mówię, mimo tego, że w mniejszości, te, które patrzą na długookresowy, zrównoważony wzrost, to tam są pozytywne trendy, tam są właściwe dynamiki, tam jest przyrost ilości i wartości tych firm ponadprzeciętny. To oznacza, że warto z wyprzedzeniem być z tymi, którzy rosną szybciej, rosną mocniej i mają przed sobą dłuższą perspektywę niż z tymi, którzy patrzą na krótkookresowe. Tak jak powiedziałem, po pierwsze zużycie zasobów, które w tej chwili są i, no nazwę to wprost, uzyskanie z nich jak największego zysku w tym krótkiej perspektywie. I to jest motywacja na logikę. Natomiast jest ta druga, no, w którą ja bardziej wierzę, no bo ona buduje lojalność, ona buduje zaangażowanie. Tak? To jest ta już motywacja na emocje, no i tutaj zachęcam jednak ciągle do dowiadywania się, jak wygląda nasze środowisko, co z nim robiliśmy przez ostatnie lata i dekady, no bo to można mówić już w tej chwili o dekadach rabunkowej gospodarki. To jest również patrzenie na społeczne rozwarstwienie, które dookoła nas funkcjonuje. O to, że jednak często żyjemy w pewnego rodzaju bańkach. Odnoszę to oczywiście do siebie i do swoich koleżanek i kolegów na początku, nie mówiąc, że inni, tylko ja się wywodzę z tego samego trendu, że jak się rozejrzę dookoła siebie i powiem, tak wygląda świat, to znaczy, że pewnie mówię o kilku procentach świata w porywach. Więc to jest ten element na emocje. Pierwszy na logikę, myślę o rozwoju, to idę tam do firm, które się rozwijają szybciej, mocniej i których trendy są wzrostowe i długoterminowe, no a na emocje popatrzę trochę na środowisko, popatrzę trochę na społeczeństwo i też naturalnie powinno się w tą stronę na to stawiać. O. Tutaj widzę jednocześnie na czacie pojawiła się informacja, że dużą inspiracją dla jednego z naszych dzisiejszych uczestników było jedno ze spotkań z Marią Krawczyńską, gdzie Marysia tak zapaliła swoim entuzjazmem, że wręcz stała się inspiracją. No mnie też, jak widać, Maria na co dzień zapala, no bo to też jest niezbędne, żeby do... To jest też benefit tego, że jeżeli dookoła siebie ma się coraz więcej osób, które autentycznie i są zapalane i zapalają innych, tak jak wspomniana tutaj Maria, no to tworzy się, powiedziałbym, taki pozytywny wewnętrzny ferment w całej firmie. A może pan trochę opowiedzieć o tym, właśnie kto pana w tym wspiera i, no i cały zarząd to wspiera i wiemy, że jest Maria, ale jak duży zespół, jak to jest w ogóle tak w strukturze poukładane? Jest jakiś zespół, który się zajmuje tylko i wyłącznie tymi kwestiami ESG, czy to jest tak, że
ludzie osobni są od środowiska, osobni od kwestii społecznych, HR. Jak to u Pana działa, taki core zarządzania tego? Jasne, jasne. To core zarządzania może taki ludzi, którzy są najbardziej bezpośrednio na co dzień zaangażowani, no to jeżeli wymieniliśmy już Barię, no to warto wspomnieć, że cały format Fundacji BNP Paribas jest no, kluczową, powiedziałbym, nogą tego naszego zaangażowania całego CSR i zrównoważonego rozwoju. Natomiast nie zmienia to faktu, że żeby się wpisać bardziej wewnętrznie w organizację, no to mamy tak zwanego, przepraszam, bo to niestety po angielsku, ale Chief Sustainability Officera, czyli osobę, to jest osobę odpowiedzialną za zrównoważony rozwój. I już sama nazwa pokazuje rangę, jaką temu nadajemy, tak? No bo to dla tych, którzy są bardziej w nomenklaturze, powiedziałbym, korporacyjnej, no to jeżeli ktoś na początku ma chief, czyli to C po angielsku, tak, to już, powiedziałbym, pozycjonuje istotnie tą osobę czy tą rolę na początek w strukturze całej organizacji, więc my już takiego rzeczywiście chief sustainability officera mamy od października, jak dobrze pamiętam, ubiegłego roku, no ale powiedziałbym nie mniej ważna, wymieniłem fundację, wymieniłem naszego chiefa sustainability officera, chief officera w tym obszarze, no ale dla mnie nie mniej ważne jest pewnego rodzaju rada do spraw zrównoważonego rozwoju. No? Tutaj mamy z jednej strony kluczowe osoby odpowiedzialne w hierarchii za poszczególne obszary. Tam jest oczywiście i komunikacja marketingowa, i zarządzanie produktem. Natomiast mamy, co nie mniej ważne, listę takich, to jest blisko 100 osób rozsianych po całej organizacji, które tworzą pewnego rodzaju taką, znowu niestety po angielsku, to słabo, teraz sobie to przypominam i aż się trochę za to wstydzę, gdzie tu miejsce na różnorodność. No dobrze, ale wracając do tego, to jest taki nasz rzeczywiście Sustainability Council, tak? czyli taka dodatkowa, powiedziałbym, rada, siatka osób, które bardzo mocno się angażują i to wtedy już nie są osoby, które mają stuprocentowo tą rolę odpowiedzialną w obszarach ESG, ale są bardzo mocno w to zaangażowane i to siłą rzeczy są osoby, co ważne, które są wolontariuszami, tak? Czyli tam już musi występować ten element emocji. One są już za tym elementem logiki, są już po stronie tej emocji, ale ważne jest, że są rozsiane po całej kilkutysięcznej organizacji, reprezentują wszelkie szczeble zarządzania, odpowiedzialności i hierarchii. No więc widać, że to jest taka siatka, powiedziałbym, piramida od, chcę powiedzieć raczej od dołu do góry, to znaczy od tej setki, która zaraża tysiące poprzez wąską radę na naszym Chief Sustainability Officerze. Kończąc, bardzo mocno na bieżąco również wspomaganym w te wszystkie inicjatywy przez fundację. I tylu ludzi pracuje, żebyście wy sami wewnętrznie tak mieli to poczucie i pewność, że wszystko idzie zgodnie z tymi zasadami, na których wam zależy, że się rozbijacie w tym kierunku, że nie przegapiacie żadnej szansy, że śledzicie trendy, że w każdym obszarze ta tematyka jest żywa i ma swój wymiar. A jak, znaczy, co z tego wynika z punktu widzenia klienta? Czy może pan trochę opowiedzieć, jak to ma teraz odczuwa, albo nawet bardziej, jak w przyszłości odczuje klient, na przykład klient detaliczny, że wy to robicie? Czy to będzie widać? On to będzie czuł? Będzie niego jakaś oferta, jakieś informacje? Tak, to wszystkie tak, banki tak. mówią, że idą w tę stronę, no, ale co to konkretnie znaczy? Gdybym ja na przykład chciała wybrać taki bank, który jest bardziej, no właśnie, przyjazny społecznie, środowiskowo, to ja na co mam zwracać uwagę? Czy na jakiś typ oferty, na jakieś informacje? Co tutaj banki oferują tym klientom? Myślę i oczywiście zaraz do oferty dojdę i do tych szczegółów, bo to oczywiście bardzo dobre i konkretne pytanie. Ale proszę mi pozwolić najpierw odpowiedzieć troszeczkę bardziej ogólnie na tą kwestię, na co zwracać uwagę. Ja jednak zwracałbym na początek
uwagę na spójność komunikacji. Tak? To znaczy, czy to jest jednorazowy event, że ja pokażę, nie wiem, tak jak chociażby u nas, że finansujemy panele fotowoltaiczne i zapraszamy na tańszą pożyczkę, tak? Czy to jest, więc ale za chwilę będę, nie wiem, oferował jakieś oszczędności, które już nic wspólnego z tym nie będą miały, a za chwilę będę oferował, nie wiem, konta, które również się nie będą do tego odnosiły, żeby za rok znowu mieć jakąś kampanię o na przykład różnorodności albo ekologii. Czy to jest spójne i długookresowe? Tak? Czyli dla mnie ten element komunikacyjny, czyli to, że my za każdym razem, każdą komunikację, każdą kampanię oceniamy, czy ona się wpisuje w ten fundament ESG, tak? I zdarza się, że wprost nie, ale wtedy wyraźnie mówimy, to jest z jakichś powodów wyłom od naszego głównego fundamentu. Jeżeli, oczywiście to nie może być w sprzeczności, ale może nie wpisywać się wprost. Natomiast jeżeli regularnie jest albo o kobietach, albo o dzieciach, albo o niepełnosprawnych, albo o ekologii dla indywidualnego klienta, albo nie wiem, o wielkich przedsięwzięciach ekologicznych dla dużych klientów korporacyjnych, ja szukałbym takiej spójności. I to dotyczy wszystkich firm, bo to nie jest tylko o bankach, tak? Ale kiedy pani pyta wprost o wybór, patrzyłbym najpierw na długookresową spójność komunikacyjną, czy to naprawdę już zaczyna być tam w DNA. To jest po pierwsze. No ale teraz do precyzji i konkretu, jeżeli chodzi o produkty. Drugim poziomem jest, czy rzeczywiście ta oferta produktowa tam jest i czy jest wzbogacana regularnie. Tak? No bo to, że się coś położy na półce, nie wiem, i później przez rok z tym nic nie robi, no to też jest sygnał, powiedziałbym, eventu. I znowu, ja się cieszę, jeżeli ktoś tego nie ma w DNA, że zaczyna od eventów tak zwanych, czyli jednorazowych. Ja tego nie krytykuję, powiem więcej, bardzo się cieszę i bardzo doceniam, że są organizacje, które pokazują pierwszy sygnał, że coś w tym obszarze robią. Ale miło jest panu powiedzieć, że pan jest w innej organizacji, mniej eventowej. Ale znowu tak? Miło mi powiedzieć, że gdybym wybierał, a takie było pani pytanie, tak, to tak, szukałbym znowu tych, którzy to mają naprawdę coraz mocniej wbudowane w DNA i są w tym formacie powtarzalni i przewidywalni. Więc my jakiś czas temu, to już chyba grubo ponad rok temu, wprowadziliśmy coś takiego, na przykład, zapytała pani o klientów indywidualnych, jak zielona hipoteka, tak? Czyli dla klientów, którzy mogą wykazać się certyfikatem energetycznym, dla klientów, którzy budują w oszczędnych energetycznych formatach, my oferujemy hipotekę tańszą od hipoteki standardowej. Tak? Mimo tego, że w obecnych czasach wszystkie standardowe i to za większe ceny są rozchwytywane na pniu i to raczej jest kolejka po hipoteki, my konsekwentnie utrzymujemy tą ofertę, że jednak mamy wersję tańszą dla tych, którzy na tą ekologię chcą spojrzeć. To ciekawostka, że to ciągle są, no tu znowu a propos transparentności, jednocyfrowe udziały w sprzedaży i to jest sygnał do naszych deweloperów, że wielu z nich po prostu buduje ciągle taniej, a nie ekologicznie. Pomijam, że ceny tak, nie są tanie, to ja nie mówię, a proszę tego mi nie próbować mówić, bo oczywiście metr kwadratowy obecnie nie jest tani, jest drogi, natomiast mówię o samym podejściu i to znowu nie jest krytyka deweloperów, tylko stwierdzenie faktu, tak? Tak, że to tak tu działa. Mamy jeszcze sporo do odrobienia. Zielona hipoteka, powiedziałem raz. Po drugie, mamy ponad 30 tysięcy udzielonych kredytów na panele fotowoltaiczne z odpowiednim dofinansowaniem, oczywiście w tym od razu mówię państwa. Mamy całą listę współpracujących jednostek, które różnego rodzaju elementy właśnie z odnawialnymi źródłami energii oferują. I świadczymy doradztwo, czy jakby łączymy klientów, że nie tylko u nas może wziąć kredyt, ale my też wskażemy rzetelnych partnerów, którzy mają z nami relacje, którzy mogą tego rodzaju przedsięwzięcia
zrealizować, czyli wychodzimy poza, powiedziałbym, naturalną bankowość, jeżeli to dotyczy ESG. Okej, ale czy to jest tak, że teraz klienci, mówimy tutaj o detalu, tak? Czy klienci rzeczywiście czekają, pytają, szukają, czy to jest na zasadzie mamy, zachęćmy, zobaczymy, czy się sprzeda, trochę powiedzmy, że warto, namówmy klienta. Odpowiedź akurat tym razem nie może być jednoznaczna, bo jest i tak, i tak. To o różnorodności Czyli jeszcze klienci takiego są wyraźnego różni. trendu, no tak, różnie. Jest oczywiście wyraźny trend i było to uderzenie na temat paneli fotowoltaicznych, kiedy zostało ogłoszone, że zmienią się regulacje, w związku z tym szczególnie warto to robić w tym roku, a najchętniej do końca roku, później nieco te regulacje się zmieniły, ale nie zmienia to faktu, że widać, że ciągle te elementy kosztowo-oszczędnościowe są największym motywatorem do no tego, tak, że linia trendu żeby się w było pozytywną docelowo taniej. stronę odgina. Ale znowu, ja jestem zwolennikiem. Przejdźmy przez tą trajektorię najpierw na logikę, najpierw na ulgę dla kieszeni, a później na autentyczne identyfikowanie się. Natomiast też powiem, oczywiście grupa tych osób, które szukają, bo się identyfikują, rośnie. Tak samo jak grupa firm, które w sposób naturalny odwołują się do tych tematów. Natomiast gdybym miał mówić o dynamikach, ciągle ta dynamika kosztowa, powiedziałbym, czy oszczędnościowa z punktu widzenia klienta jest mocniejsza niż poczucie, że szukam bardziej ekologicznych rozwiązań. My mamy zawsze takie jedno pytanie i taką też jakby refleksję. To też pojawiało się na części naszych wcześniejszych wywiadów z tego cyklu, kiedy podpytywaliśmy, dlaczego to firmy robią. Między innymi dlatego, że pracujemy z bankami i na przykład będziemy się starać albo staramy się o kredyty, o dobre finansowanie. I tam padały takie informacje często, że to nawet nie jest tak, że oni się spodziewają tego, że będą jakieś bonusy, czyli że na przykład mamy bardzo dobrze zrobione to, to i to, mamy taką logikę myślenia, potrafimy udowodnić tą spójność, o której Pan mówił, a nie akcyjność i jakieś pojedyncze ad hoc wskaźniki. Mamy postęp i raczej nie liczą na korzyści, na zasadzie, że będą bonusy, będą specjalne jakieś wow, fajerwerki ze strony banku dla takiej firmy, tylko mówią, my przede wszystkim wiemy, że jeśli czegoś nie będziemy mieć, to będziemy na straconej pozycji. To jest bardziej to, żeby czegoś nie stracić, a nie żeby dodatkowo być jakoś tam wynagradzanym. Czy może Pan powiedzieć, czy to rzeczywiście tak jest, czy widzi Pan taką też przyszłość i taką możliwość, że jednak będzie jakaś dodatkowa nagroda w poszukiwaniu takich finansowania, gdzie właśnie bank może doceni no coś więcej niż tylko to, że mam rzeczy must have, żeby nie być poza pulą tych, którzy będą mieć lepsze warunki kredytowania. Co z tymi bonusami? No? Mogę dostać karę, że czegoś nie mam, a dostanę nagrodę, że jestem lepszy od innych w branży na przykład. W sensie ja jako bank albo jako instytucja, tak? Nie, ja jako firma, która rozmawia z bankiem na przykład o kredycie albo o jakichś różnych rozwiązaniach. Czy tutaj myśli pan, że... Ja nie mówię, że teraz, że to akurat jest w waszej ofercie, ale generalnie, czy pan widzi takie Niewątpliwie to zielone ja światło? Odpowiem tak, no w tej chwili to trzeba powiedzieć, bardziej jest budowanie, będąc fair, listy kar i obostrzeń. Prawda? Tak? To jest ewidentnie w tej chwili taki trend, no bo tutaj regulacje EBY, czyli międzynarodowej instytucji stawiającej standardy, chociażby tutaj przed bankami analizy i monitoringu poszczególnych branż, no to tam rzeczywiście nie za wiele jest o nagrodach, żeby powiedzieć głównie o ograniczeniach, głównie o karach. Więc ja powiedziałbym, że póki co dla obu partnerów zupełnie uczciwie to są raczej inwestycje, nie? Bo to jest inwestycja po stronie partnera, patrz firma, ale też wielkie inwestycje po stronie banku, bo my musimy zbudować całą inżynierię, machinerię, ludzi, automatyzację wokół tego, żeby ten monitoring specyfiki różnych branż był wdrażany. My zresztą to już w tym roku, zarówno względem firm korporacyjnych od czerwca, jak i od września, również firm mniejszych, ten monitoring wdrażamy, ale oczywiście robimy to trochę jako forpoczta, bo to trzeba, ale wierzymy, że to jest inwestycja również w przyszłość. Natomiast wracając do tego pytania, uczciwie, póki co to jest raczej lista wymogów, ograniczeń. No dobrze, zacytuję no, panią, to jest takie... kar, potencjalnych kar. Natomiast ja wierzę, że nagrody
też w ślad za tym przyjdą. Chociażby to, że będę miał nagrodę poprzez to, że będę bardziej konkurencyjny. To już jest pewnego rodzaju nagroda. Ona nie będzie wprost dzięki temu, że wziąłeś takie czy inne finansowanie, natomiast będzie to, że dzięki temu będziesz wyprzedzał swoich konkurentów. Już pomijam cały emocjonalny wskaźnik, że dzięki temu będę miał planetę, na której będę mógł funkcjonować i dalej robić biznesy, bo to troszkę mówię z uśmiechem, przekorą, ale tak naprawdę wewnętrznie to jest mój głęboki smutek na tą okoliczność, że dbamy o to, żebyśmy w przyszłości w ogóle gdzie ten biznes mieli robić. Tak? Więc to myślę jest największa nagroda potencjalnych działań, ale wracając do tego, wierzę, że i ceny, wyceny tych firm będą znacznie lepsze i to jest bardzo niemierzalna nagroda, no i ich konkurencyjność będzie zdecydowanie lepsza. Pomyślmy jeszcze chwilę o tym, jak się rozwija ESG właśnie z punktu widzenia osób, które zarządzają tym tematem. Ja wrócę do tego pierwszego pytania, czy też komentarza dotyczącego różnorodności, a wiek, czyli to pierwsze pytanie, które czeka cały czas na czacie. Tam padło pytanie o to, czy jak to jest i jak pan to ocenia, że z jednej strony w ogłoszeniach o pracę się mówi, że szukamy młodych, rzutkich i tak dalej, ambitnych, ale jednocześnie z doświadczeniem i że czasami osoby, które mają PESEL powyżej 40 czy też 45 roku życia już są jakby mniej atrakcyjnym pracodawcą. A ja zapytam przewrotnie, a w tematyce ESG, czy takie osoby, które nie mają jeszcze doświadczenia, tak, czyli robiły coś innego i teraz postanowiły się przebranżowić, dawałby pan szansę takim osobom, które po 40 czy nawet po 50 zaczynają tą tematykę jakoś tak doceniać w ten sposób, że chciałyby pójść w tym kierunku? Dawałby pan szansę takim osobom, czy to już za późno, to nie, to teraz tylko młodzi, po studiach tematycznych? Ja, tak szczerze. Ja powiem tak, no trudno byłoby mi na takie pytanie odpowiedzieć, że nie, tak? Trochę mnie pani zagoniła do narożnika, no bo tu nie ma dobrej innej odpowiedzi niż dawałbym szansę. Ale możemy powiedzieć szansę, szczerze, że może być trudniej na przykład. No, gdybym ja nagle się chciała zająć czymś innym, to też pewnie byłoby mi trudniej niż wtedy, kiedy miałabym 20 lat i w ogóle poszła sobie na takie studia na starcie, prawda? Zmierzam do tego, że mnie nie byłoby w sensie trudniej dawać różnym i daję, bo to robię po prostu, tak? Czyli jeżeli coś jest już dla mnie naturalne, to ta odpowiedź jest dla mnie łatwa. Natomiast rozumiem, że nie jest to tylko dzisiaj spotkanie ze mną, tylko z reprezentantem zarządu dużej instytucji. No, więc zmierzam do tego, oczywiście nie wszędzie to jest łatwe i oczywiste i jeszcze przez jakiś czas nie będzie. Natomiast odnosząc się do tego pytania o ten wiek i tak dalej, ja muszę powiedzieć, że ja z uwagą zwracam jakby taką, ponadprzeciętnie widzę ostatnio coraz więcej ogłoszeń typu 50+. Czytam 3 dni temu artykuł z jednej firmy, której nie będę reklamował, że oni zidentyfikowali, że oni właściwie już są wszystkich 35+, bo są już znacznie bardziej ustabilizowani i wiedzą, czego chcą. I to nie są tak dynamiczne zmiany pracy, jak ludzi młodych, którzy rok spróbuje, szukają, 2 lata spróbuje, tak. Szukam pół roku, czasami spróbuje i tak dalej, i tak dalej. Czyli zaczyna się mocno doceniać również tą stabilizację, doświadczenie, ale również to, co pani powiedziała, otwartość na przekwalifikowanie osób, które zebrały już różne doświadczenia, mówią, a teraz chciałbym się zająć tym. Ja akurat zwracam na to uwagę i takich ogłoszeń i sygnałów widzę coraz więcej. Czy znowu one są w tak zwanym mainstreamie, czy w większości? Nie. Natomiast każda zmiana, każda rewolucja, każda ewolucja zaczyna się od pierwszych kroków, a tych pierwszych symptomów ja na rynku widzę coraz więcej w tej kwestii otwartości. No też, no wiecie państwo, no tych potencjalnych pracowników jest coraz mniej na rynku. I coraz o nich trudniej. Tak? Więc coraz o nich trudniej. Jakby kapitał ludzki jest najważniejszym obszarem w każdej organizacji, obojętnie czym się zajmuje. Więc moim zdaniem ta taka chęć i otwartość na różnorodność, również tą różnorodność wiekową, będzie ogromna. A propos inkluzywności, bo czytam tutaj sobie też na czacie, też dziękuję, jedna z osób podkreśliła to tworzenie banku bez barier, tak? No już w tej chwili chyba, no jeszcze nie połowa, ale 1/3
oddziałów, które reprezentuje, ma znak bez barier, to znaczy z pełnym dostępem dla osób niepełnosprawnych, a żeby się podzielić taką swoją indywidualną, 2 miesiące temu wchodzę do jednego z naszych oddziałów w Warszawie i widzę, że stoją dwie osoby, nic nie rozmawiają, ale mają przed sobą tablet włączony, doradca też nic nie mówi. I tak chwilę się przyglądałem, nie wiedząc, co się dzieje. O co chodzi? Dopiero później zorientowałem się, że mamy połączenie z tłumaczem Migam i te osoby zaciągały poprzez tłumacza migowego na tablecie, zaciągały pożyczkę w naszym banku. Tak, więc to pokazuje, że to już nie są, powiedziałbym, tylko PR-owe, piękne slogany, tylko to się dzieje, zaczyna dziać wokół nas na co dzień. Tak? To znowu dla mnie było takie bardzo mocne doświadczenie, że te działania, które prowadzimy a propos zmniejszania barier i dostępu różnorodnych osób z pewnymi ograniczeniami do usług zwyczajnie działają. No, to jeszcze parę lat temu, myślę, było spore wyzwanie, prawda? Zwłaszcza jak pamiętam, kiedy były wielkie akcje, żeby walczyć o podjazdy, tak, że może ktoś wjechać chociażby to, no ale na szczęście może jeszcze te w wielu mamy... miejscach się za to wstydzę, żeby było jasne. Mnóstwo przede mną do zrobienia, ale co miesiąc sprawdzam, jak się we właściwą stronę tutaj przesuwamy. Czyli to takie wyzwanie właśnie, co zrobić, żeby każdy czuł się włączony, żeby zatroszczyć się o potrzeby różnych osób, różnych, tak? Więc to jest tą stronę, to na pewno jest nadal wyzwanie, również architektoniczne. Ale czy są takie jakieś ważne wyzwania, dwa, trzy najważniejsze dla sektora bankowego, że w ogóle z zakresu ESG, że pan wie, że to jest taki temat, gdzie będziecie się z tym głównie mierzyć, sektor jako taki. Pan, nie ukrywam, przed jeszcze naszym spotkaniem tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, mówił pan, że niektóre tematy i cele są tak ważne, że wręcz pan uważa, że powinna być taka współpraca nawet między konkurentami, tak, że po prostu ten temat jest istotny. Czy taki kaliber takich wyzwań dla sektora bankowego pan mógłby trochę tutaj przybliżyć? To może a propos, bo to będzie odwołanie też do kilku elementów, które już dzisiaj poruszyłem. Niewątpliwie wielkim wyzwaniem dla całego sektora jest monitoring branż, tak? No bo to w pierwszym momencie, o ile to jest naturalne, że wystartowaliśmy z branżą energetyczną, że wprowadziliśmy ograniczenia dla branży tytoniowej, ale za chwilę zacznie się to szeroko rozlewać na branżę logistyczną, branżę budowlaną, czyli rzeczywiście no powoli zacznie dotykać najbardziej podstawowych branż, z którymi się stykamy na co dzień. I to jest wielkie przedsięwzięcie, bo to w pewien sposób, no nazwę to wprost, zostało w wielu kwestiach zrzucone na banki. No. Proszę, pójdźcie teraz do tych firm i powiedzcie, oceńcie. Albo damy wam kredyt, albo nie damy. Nie damy wam dlatego, bo są podniesione reguły. Więc to jest takiego rodzaju wyzwania, w które ja wierzę, bo to jest wielka inwestycja, jak powiedziałem, po obu stronach. Natomiast wielka rola sektora w byciu pewnego rodzaju przewodnikiem, w uprzedzaniu tych poszczególnych branż, do czego się zbliżamy, jak się mamy zacząć wspólnie przygotowywać, monitoringu trochę, o właśnie, tak jak pani powiedziała, nie pod, póki co, nie pod groźbą kary czy ograniczenia, no, tak. Tylko jako niech to będzie benefit, że jeżeli zaczniemy to robić razem, wspólnie, z wyprzedzeniem, to dojdzie wtedy, kiedy to już będzie pod groźbą bardzo konkretnych kar i wymogów, będziemy do tego lepiej przygotowani. Czyli to jest bardzo... Ja nazywam to główne wyzwanie partnerstwem. Najpierw partnerstwem klienci, instytucje finansowe, bo my naprawdę mamy wspólny interes w tej kwestii. Tak? Docelowo, znowu w zrównoważonym rozwoju, jego krótkookresowo nie widać, długookresowo jest wspólnym interesem i to jest niewątpliwe wyzwanie, łączenie perspektywy krótko- i długoterminowej. No i tutaj dziękuję za wspomnienie o tym elemencie współpracy wewnątrzsektorowej, bo ja wierzę, że we wszystkich sektorach to powinno się dziać. To znaczy, tak jak powiedziałem, no jeżeli budowlańcy razem czy deweloperzy się w którymś momencie nie zbiorą i nie powiedzą, słuchajcie, podniesiemy standardy ekologiczne, tylko będą ciągle konkurowali ceną między sobą, kto to zrobi taniej, to znaczy niestety ciągle mniej ekologicznie, no to każdemu będzie, temu pierwszemu będzie najtrudniej, powiedziałbym. Tak? I to samo jest w bankowości. To jest jeden z unikalnych obszarów,
gdzie ja nie potrzebuję konkurować ze swoimi koleżankami i kolegami, nie potrzebuję chować swoich działań, tak jak dzisiaj transparentnie o nich opowiadam. Oczywiście, że chcę się wyróżniać. To jest, to znowu, no bo rozumiem, to są spotkania z członkami zarządów czy z zarządzającymi. Tak, chcę się wyróżniać, ale nie, powiedziałbym, kosztem elementów związanych z ESG i w jakiś sposób chowaniem ich, ukrywaniem. Tak, tutaj z przyjemnością się dzielę i z koleżankami, i z kolegami z innych instytucji finansowych naszymi doświadczeniami, bo wierzę, że to znowu w zrównoważonym rozwoju całego jakby rynku, to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Mamy tutaj a propos wspólnej odpowiedzialności, jeszcze nie wiem, czy pan widzi na czacie, była wypowiedź pana Tomka, pytanie konkretnie do pana, panie prezesie. Bo pan Tomasz już za chwilę będzie w tej samej roli, co pan dzisiaj, czyli tak trochę będzie mówił gratuluję. Motywacyjnie, ale ciekawy sektor, bo bankowość, ale banki spółdzielcze, gdzie po prostu tam ten temat jest nadal egzotyką, być może nawet. Co im powiedzieć? Czy jest jakaś podpowiedź od pana? To jest wyzwanie trochę, jak powiedziałem na początku, no, że są sektory, które już zaczęły wcześniej, są pojedyncze instytucje, które zaczęły trochę wcześniej i teraz niewątpliwie mnie się już łatwiej o tym mówi, bo mam wokół siebie w otoczeniu już chociażby wspomnianą Marię, ale sporo osób, które są stricte zaangażowane. Przechodząc do tych spółdzielczych, trochę tak, no... Jeżeli patrzymy na to, jak rozwijają się instytucje komercyjne, i to jest jedno, z jednej strony banki, z drugiej strony, jeżeli patrzymy, to będzie dotyczyło również wszystko klientów banków spółdzielczych. No. I na początku powiem, tak, to będzie kosztowne, to nie będzie łatwe. Ja bym w spółdzielczości jednak mówił o ewolucji, a nie rewolucji. Tak? Nie zaklinał rzeczywistości, mówił, no i teraz byliśmy tutaj i odwrócimy wahadło zupełnie w drugą stronę. Tylko jednak sobie wyznaczać taką krótszą perspektywę funkcjonowania krok po kroku, ale przede wszystkim transparentnego uprzedzania klientów, w jaką stronę pójdzie cały rynek, że w którymś momencie naprawdę będą mieli problemy z dostępem do finansowania. Jak będzie problem z dostępem do finansowania, to będzie problem z rozwojem, mówiąc wprost, ich biznesów. Tak? No i z drugiej strony, no chociażby jak patrzę na spółdzielczość, no mnie jako też spadkobiercy BGŻ, nazwijmy to, czyli honoracja, mocno rolniczej instytucji, to wiem, że ci rolnicy, którzy i przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, które idą w stronę ekologii, ewidentnie ich marże znacznie się poprawiają. To znowu na logikę i trochę na nagrodę odpowiadają. Mówimy tak? Trochę to kijek, widać trochę wyraźnie, że marże są ewidentnie wyższe i znacznie szybciej wzrastają w tych obszarach w takim zrównoważonym rozwoju, bo krótkookresowo znowu można wycisnąć więcej, będąc nieekologicznym. Długookresowo to widać, że marża docelowo wysoka będzie tam, gdzie będą spełnione te zasady. Czas już nam się kończy. Ja wiem, że pana czas jest też bardzo, bardzo cenny, więc mam jeszcze pytanie takie, które zadajemy praktycznie wszystkim uczestnikom naszych wywiadów i rozmów. No właściwie to są dwa pytania, cała ja. A więc tak, w jednym pytaniu dwa pytania. Pytanie numer jeden. Od czego zacząć, czyli trochę jak żyć, panie premierze, kiedy chce się rzeczywiście mocno wgryźć w ten temat, a się właśnie zaczyna? Czyli czy są może jakaś lektura, którą pan by gdzieś zaproponował, albo temat, którym trzeba się zająć w pierwszej kolejności? No bo to jest po prostu, no to jest tak szerokie zagadnienie i tyle lat się człowiek w to wgryza. Ja codziennie uczę się czegoś nowego w tym obszarze, a kilkanaście lat temu usłyszałam, że wymyśliłam sobie ten zawód i od tych kilkunastu lat codziennie się dalej uczę i muszę startować, można powiedzieć, od zera. Więc pytanie, jakby pan tutaj coś ukierunkował, może kogoś to właśnie ma zostać menedżerem od tych tematów, bo nagle zarząd się obudził, mówi, okej, to jest ważne, organizuj to nam. Tak, no w takim razie, jak tu się zacząć poruszać w tym temacie? Znaczy... Po pierwsze powiedziałbym, to podejdę do tego, rozbiorę to biznesowo troszeczkę. Po pierwsze wierzę w coś takiego, znowu przepraszam po angielsku, quick winy, tak? Czyli każdy powinien znaleźć coś dla siebie mniejszego,
wybrać z tego i na tym pokazać pierwszy sukces. Tak? I to może być, nie wiem, u jednego to może być sadzenie drzew, u drugiego zaangażowanie się w wolontariat, u trzeciego wyznaczenie sobie, że jedno w jednym czy drugim miejscu usunę bariery dla niepełnosprawnych. Wybrać sobie małe jakieś elementy, które pokażę, to jest przykład. Paleta jest ogromna, paleta jest szeroka, ale tutaj i tutaj zrobiłem podjazd, a tutaj i tutaj, nie wiem, skręciliśmy rower dla dzieciaka z domu dziecka, a tam i tam posegregowaliśmy śmieci. Trywializuję, ale świadomie, żeby pokazać, od małych ruchów, od małych przedsięwzięć się zaczyna i one mają być takim przykładem, wzorem. Z drugiej strony, drugi element, trzymając się tych wzorów, pokazywałbym jednak tych, którzy są już w tym obszarze przed nami, tak? Jako my już zrobiliśmy to i to, bądźmy z tego dumni, to znaczy posegregowaliśmy te śmieci, pocelebrujmy tu, ale popatrzmy, oni już mają całą, powiedziałbym, wielką fabrykę segregacji śmieci. Teraz przerysowuję, ale żeby trochę pokazać, że celebrujmy te nasze pierwsze małe ruchy, ale z drugiej strony pokazujmy tych, którzy są już 10 kroków przed nami, to znaczy wymyślajmy sobie na tej podstawie, tu jesteśmy, zrobiliśmy pierwszy krok, inni mają 10, w związku z tym jaki będzie nasz drugi, trzeci i czwarty. Czyli małe kroki, żeby nie przytłoczyć siebie i organizacji. Nie przytłaczajmy siebie i organizacji, nie idźmy w emocje, na których ja teraz jestem, bo to musi być jednak taka trajektoria wzrostu. Okej, a druga część tego mojego pytania, czego pan oczekuje w pierwszej kolejności od osób, które już pełnią taką rolę pana partnerów w organizacji, czyli pan z nimi pracuje, czego się oczekuje? Czy to jest jakaś, nie wiem, jakieś cechy charakteru, postawy, a może jakaś konkretna wiedza, którą pan teraz uważa, że no jest bardzo potrzebna w organizacji? Jakie tutaj... Na przykład, entuzjazm, wiara i konsekwencja. No? Zaczynam od tego entuzjazmu, bo tak powiedziałem, to im bardziej się wzajemnie napędzamy wokół tych tematów, to jest takie codzienne motywowanie, bo umówmy się, w żadnej organizacji, w żadnym miejscu to nie jest taka prosta, mleczna droga, tak? I my mamy na co dzień swoje turbulencje, swoje trudne dyskusje, swoje trudne wybory, czasami zawody względem jednej czy drugiej inicjatywy, którą podjęliśmy, więc to nie jest tylko w żadnym formacie, nawet zaawansowanym, dlatego trzeba mieć dookoła siebie entuzjastów, powiedziałem z wiarą, czyli to jest ta wizja dłuższej perspektywy niż tylko krótka perspektywa zysku i konsekwencja, to znaczy powiedziałem nie poddawania się w tych sytuacjach, kiedy ta wyboista droga się pojawia, ta turbulencja następuje, albo nawet jedna czy druga porażka, nazwijmy to wprost, tak? Bo im więcej się robi, tym więcej tych porażek również się pojawia. Czy to znaczy, że lubi pan w swoim zespole pozytywnych uparciuchów? Tak bym powiedzieć. Tak. Taki, którzy się nie poddają i nawet jak usłyszą raz czy drugi nie, to poszukają następnym razem lepszych argumentów, zrobią kolejną lepszą analizę i zaproponują kolejne lepsze rozwiązanie. Trzeba odważnie w tych rozmowach z zarządem, nie zrażać się. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Widzę też, że zespół fundacji pana pozdrawia. Cześć Jasiu, dobry Janu, widzę cię. Cześć Jasiu, dokładnie. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Była punkt 11, więc już nie mam prawa żadnych pytań panu zadawać i czasu zabierać. Chyba, że pan chciałby coś jeszcze na deser dodać. Chcę dodać naprawdę tutaj, to jest nasz wspólny interes i obojętnie, czy ktoś jak ja pracuje w bankowości, czy ktoś na co dzień zajmuje się w 100% ESG, ktoś prowadzi wywiady, każdy, to trochę jak nasza kampania, w którą bardzo wierzę, w jej hasło świat cię potrzebuje, czyli każdy ma coś swojego do odrobienia, niezwykle istotnego i unikalnego dla tego świata, obojętnie czy to jest takie malutkie, czy takie wielkie, dla świata i dla nas wspólnie to dużo znaczy. Zatem niech łączą nas te pozytywne, dobre i bardzo potrzebne cele. Bardzo panu dziękuję. No i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję. To ja dziękuję.